Tomasz Terlecki, witamy Państwa bardzo serdecznie w drugim odcinku magazynu eSport 13. To nie była dobra inauguracja dla naszej drużyny, dla naszych zawodników, ale proszę zwrócić uwagę na fakt, że to jest dopiero początek sezonu i okazja do rewanżu będzie już w najbliższy czwartek, gdzie to ENA Astoria Bydgoszcz podejmować będzie drużynę GTK Gliwice. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co było oraz o tym, co będzie i jest ze mną gość specjalny, który przyjechał do nas z Torunia, za co bardzo serdecznie dziękuję. Były koszykarz, kilkaset występów na ligowych parkietach, medalista mistrzostw Polski, uczestnik meczu gwiazd, Dariusz Kondraciuk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Darku, ta koszulka, to musimy tutaj wytłumaczyć, bo być może nie wszyscy wiedzą, bo ty w Astorii nigdy nie grałeś. Tak, dokładnie, jest to historyczna. Bardzo, bardzo nam się miło tutaj zrobiło, jak wszedłeś właśnie tak ubrane. Ty z Astorią nie miałeś w swojej karierze nic wspólnego, natomiast twój syn Kuba, który spędził tutaj 5 lat i był przede wszystkim częścią tej złotej drużyny, złotej ekipy z poprzedniego sezonu, sezonu 2018-2019, która wywalczyła awans do Ekstraklasy. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Bardzo doceniamy. Tarku, rozpoczęliśmy sezon we Wrocławiu. Wynik 90-66 mówi tak naprawdę wszystko, ale czy z takiego meczu można wyciągnąć pozytyw? No, głównie z przegranych meczy można wyciągać pozytywy i dobra rzecz, to cechuje właśnie klasy. Powinno to cechować sportowca, czyli nierozpaczanie nad rozlanym mlekiem, czyli porażki pozwalają dobremu sportowcowi, ludziom poukładanym, pozwalają stawać się lepszymi. Michael Jordan, możemy przytoczyć, ile musiał przegrać meczy, ile razy Detroit Pistons musieli zlać, żeby zacząć wygrywać. Także jak najbardziej porażki uczą i jeżeli jest mądry sztab, mądry trener i zawodnicy, którzy chcą się uczyć, a myślę, że patrząc po składzie Astorii, czy potem jak będziemy rozmawiać o Toruniu, to na pewno można wyciągnąć dużo pozytywów i myślę, że tutaj każdy mecz coś nowego wnosi, coś uczy i po prostu trzeba znaleźć kwestie, które rzutowały na to, że wynik był taki, a nie inny, wskazywać pozytywy. Ja jestem za tą szkołą i staram się w życiu stosować i w pracy, ale przede wszystkim wychowując Kubę i jego siostry, moją córę Igę, że powinna być ta zasada hamburgera, czyli wskazać, co jest dobre, pokazać, gdzie są mankamenty i zakończyć pozytywem i w ten sposób motywować do pracy. I myślę, że w sporcie to jest podstawa. Trener musi być dzisiaj psychologiem, pokazywać w odpowiedni sposób zawodnikom te mankamenty, bo umówmy się, sport, a szczególnie koszykówka jest grą błędów. I dzisiaj kto tych błędów więcej popełnia, ten przegrywa, a możemy sobie wejść na głębszą analizę i gdzieś postaramy się znaleźć, gdzie te błędy były. Właśnie, bo tak z perspektywy jeszcze zawodnika, przypracowujesz sezon przygotowawczy bardzo dobrze. Grasz sparingi, grasz tych sparingów prawie 10. Trenujesz prawie 2 miesiące, przychodzi ten pierwszy mecz. Czy to jest być może zbyt duża pewność siebie? Masz to takie poczucie, że jesteś gotowy. Też pewnie uczestniczyłeś w takich spotkaniach, że wydawało ci się, że jest wszystko ok. Masz rozpracowanego przeciwnika i być może zbyt duża pewność siebie. Jak to wygląda, co się dzieje w głowie zawodnika? Jak sobie z tym w ogóle poradzić też? No po pierwsze to na pewno faktycznie te turnieje przedsezonowe, to wszystko zależy od tego, jak dany klub, jak dana drużyna się przygotowuje do sezonu, nie? Bo jeżeli jest ciężka praca, to umówmy się, że trener musi wiedzieć, że jak chłopaków goni mocno i buduje tą formę, no powiedzmy za trzy miesiące wtedy przychodzi świeżość, przychodzi ta moc i oni wtedy przez te kilka miesięcy mogą na wysokim poziomie, przede wszystkim fizycznym, funkcjonować. To te zespoły, jak z mojego doświadczenia, to te zespoły w turniejach przedsezonowych, to tak przyjechał Śląsk, Wrocław, nie, faworyt, Anwil Włocławek, tak. No i tak grali słabo, przegrali, tam to procent to taki, wiesz, tam z gry taki lekko półśmieszny, nie.
No i to nie wynika z braku zaangażowania, bo sportowiec chce wygrać. Czy to jest mecz podwórkowy, czy to jest sparring, czy to jest mecz ligowy. Chcemy wygrywać, jest to zaangażowanie i tam nie ma odpuszczania. Natomiast pewnych rzeczy fizycznych się nie przeskoczy. Jeżeli mam po bardzo ciężkim okresie przygotowawczym tak zwany beton w butach, no to szczególnie w tej dyscyplinie, jaką jest koszykówka, nie ma szans. Choćby głowa chciała, to nie ma szans, że ja wyjdę prawidłowo do rzutu, że w odpowiednim timingu minę, że będę miał szybki pierwszy krok. To wszystko jest zwolnione, a w koszykówce to się dzieje tak szybko, że powoduje spadek skuteczności, bo nogi rzucają, a nie ręce, a nie ręce. Ręka tylko kończy i całe ciało, gdy jest osłabione, gdy jest zmęczone, to po prostu to nie funkcjonuje. Nie ma pierwszego kroku, potem rodzi się w jakiś sposób frustracja i gdzieś pewne decyzyjności też wtedy u zawodnika zaczynają być zachwiane. Także na pewno te zwycięstwa z przedsezonowych meczów są ważne, bo one budują psychikę, tak. Budują w drużynie time spirit, wygrywamy, idziemy do przodu, ale później faktycznie często jest tak, ja się też z tym spotykałem, że nagle przychodził sezon, pierwsze mecze i nagle te mecze już zupełnie inaczej wyglądają. Przeciwnicy już niektórzy inaczej wyglądają fizycznie, inaczej podchodzą mentalnie do tych meczów. Trenerzy, którzy stawiali na pewno rozwiązania, przećwiczenie pewnych rozwiązań z młodymi zawodnikami, szerzej rotują składem, nagle się okazuje, że już jest pierwszy mecz ligowy, jest presja wyniku i to już nie ma zabawy. Już gdzieś ci, powiedzmy, zawodnicy młodsi już wtedy idą pod stawkę, już trener zaczyna być pod presją wyniku i gdzieś pewne rzeczy się zmienia. Mało w mojej karierze spotkałem trenerów, którzy tak jak były całe w przygotowaniach, w meczach sparingowych, tak potem to kontynuowali w tym, okay. Że gram szeroko składem, promuję młodych, żeby gram szeroko, szybko, z naciskiem. Bardzo często jednak jest tak, że przychodzi ta presja, stawianie na tych tak zwanych pewniaków, na nazwiska i no, często to się gdzieś kończy, to się przeciwko drużynie niestety układa. I mogę tylko jeden przykład Ryszarda Szechowiaka w Toruniu, gdzie były zwycięstwa za trenera Jacka Winickiego. Tak. Rozpoczęli chyba 11-0 i tam jest hura, optymizm, idziemy na mistrza. Trener Szechowiak, dyrektor ówczesny, spokojnie, play-off, wszystko zweryfikuje. Przychodzi styczeń, przychodzi dołek drużyny, jest bilans 2-11 chyba nagle. I środowisko krzyczy, zwolnić Wińskiego, zaczynają grać kaszane, za chwilę play-offy, tak. Wszystko się sypie, było tak dobrze. Dyrektor Szychowiak, spokojnie, jedziemy, robimy swoje, play-offy nas zweryfikują. No i tak jest. Poruszyłeś właśnie temat tutaj kibicu, bo kibic wiadomo, że jest bardzo niezadowolony i gdzieś tą swoją frustrację wylewa na drużynę, ale chyba tak jest, że jednak najwięcej pretensji do siebie mają wtedy zawodnicy, prawda? Po takim spotkaniu. No, umówmy się, że to jest sport zespołowy, że to nie jest też tak, że w sporcie indywidualnym, jak ja się przygotowałem, ile z siebie dałem, to taki mam wynik. Nie? No to na to wpływa mnóstwo czynników, tak? Jak trener rotuje składem, też w jakiś sposób tam, jak się poukładał mecz w danej minucie, postawa sędziów. No i przede wszystkim nie jesteśmy zależni tylko od siebie, tylko drużyna koszykówki to jest 5 ludzi i tak jak mnie nauczył mój pierwszy trener, to jest jak dłoń, nie? I ta dłoń funkcjonuje. Jeżeli nie masz kciuka albo kciuk nie funkcjonuje, czy któryś z tych palców nie funkcjonuje, to ta dłoń już nie jest w pełni sprawna. Jeżeli wszystkie elementy działają, to działa drużyna, ale to też tak samo to trzeba wytrenować i zespół zbyt droższy to jest w stosunku do zeszłego roku nowy układ osobowy, oni się też muszą nauczyć grać sobą i to nie jest tak, że miesiąc treningów i tak technicznie i gdzieś skomplikowanej dyscyplinie, jaką jest koszykówka, gdzie grają naprawdę mikrodetale grają, mikrosekundy mają wpływ na to, czy drużyna funkcjonuje, czy nie, to jednak wymaga to więcej czasu. I ja bym tutaj o pretensjach nie mówił, po prostu trzeba wiedzieć, mieć w głowie, w świadomości to, że błędy były, są i będą popełniane, bo to jest gra błędna. Należy w jakiś sposób pozytywny wskazać, bez pretensji do siebie, bo żaden zawodnik nie robi specjalnych błędów. I nad nimi pracować, ale no nigdy nie, i wiedzieć, że nigdy nie wyeliminujemy ich do końca. Jasne. No. Patrząc w arku statystyczne, wiem, że masz swoje notatki, Darku. To pierwsze, co się rzuca, brak skuteczności.
niecałe 36% z gry. Co jeszcze zawiodło w tym spotkaniu? Od razu przyznaję, rozmawialiśmy tutaj przed nagraniem, że nie miałem okazji oglądać meczu. Miałem okazję oglądać Gliwice z Toruniem, a no staram się ze swojego doświadczenia na podstawie chociażby statystyk wyciągnąć pewne wnioski. Nie są one jakby w pełni, nie oddają tego, co można powiedzieć po obejrzeniu. Jasne. Bo pewnych rzeczy statystyki nie pokażą. I na moje i z mojego tutaj oglądu statystyk to, no to dzisiaj w koszykówce to jest wszystko przewrócone, nie? Bo rozmawialiśmy właśnie, że 20 lat temu, jak spojrzałeś na statystyki, który zespół wygrał zbiórki, ten zespół wygrał mecz. Nie można było w ciemno powiedzieć, natomiast dzisiaj statystyki zupełnie nie oddają wyniku i trudno by było przewidzieć, patrząc tylko i wyłącznie na pewne dane, najważniejsze, które wpływają na ocenę zespołu czy poszczególnego zawodnika, które się składają na ten cały evaluation, no to krótko możemy powiedzieć tak, że Astoria przegrała według wyniku bardzo wysoko, pomimo tego, że zdobyła więcej punktów szybkiego ataku, bo tutaj jest na korzyść Astorii 15-10. Punkty drugiej szansy, ma też bardzo ważne gdzieś w jakichś zbiórkach w ataku. Astoria wygrała 14-8. Natomiast dzisiejszy basket jest bardzo szybki, opiera się na rzucie za 3 punkty. Rzutów jest kilka razy więcej oddawanych w ciągu meczu. I jak przejdziemy do Torunia, to też zdecydowała ta faktycznie skuteczność rzutów za 3 punkty. Czyli słabsza, bo Astoria trafiła tylko 6 na 25, WKS trafił 5 więcej. No ale 5 więcej trójek to jest 15 punktów, więcej zrzutów za 3 punkty. Czyli z różnicy 24 robi się 9. I do tego możemy dołożyć szerszą ławkę, czyli duża przewaga zespołu wrocławskiego ze zmienników, którzy zdobyli 30 punktów przy 11 punktach Astoria. No to na tyle, co ja tutaj widzę. To widzę z oglądu ogólnego statystyk zespołowych. O tym meczu chcemy zapomnieć jak najszybciej. Koszykówka jest taka bardzo też wdzięczną dyscypliną, bo za chwilkę będzie okazja do rewanżu. I w kontekście właśnie naszego przeciwnika wiemy, że oglądałeś mecz Polskiego Cukru Toruń w Gliwicach. Mhm. I ta dyspozycja, szczególnie na dzień dzisiejszy, zespołu GTK nas bardzo interesuje. Będzie to na pewno dużym wyzwaniem po takim spotkaniu we Wrocławiu, aby nasi zawodnicy wyrwali tam 2 punkty. Gdzie ty widzisz szansę? Jak w ogóle widziałeś ten mecz? Ja też go oglądałem, mógł się na pewno podobać. Mógł się podobać i powiem szczerze, że ten zespół z Gliwic w stosunku do tego, do zespołu zeszłorocznego, no, zrobił ogromny skok do przodu, bo ci zawodnicy nowi, czyli trzech Amerykanów, bardzo, bardzo solidnych, tutaj z naciskiem na rozgrywającego, który według mnie, nie widzieliśmy wszystkich meczów, nikt nas nie widział, ale patrząc na poziom z ostatnich lat zawodników, no najbliższa koszula ciała, czyli ja zawsze na tą jedynkę patrzę, czy tam jedynkę, oczywiście. No to faktycznie ten Perkins jest ogromnym plusem dla zespołu, także jest to świetny zawodnik. Była to duża przyjemność na pewno patrzeć na jego grę, ale to, o czym jeszcze rozmawialiśmy, bo jak się spojrzy w ten arkusz statystyczny, to mówi się wow, ale on jeszcze robi dużo takich fajnych, małych rzeczy, których właśnie nie widać w statystykach. Napędza tą grę. Napędza grę i co istotne i na co na pewno tutaj trener Gronek na pewno też zwrócił uwagę, że Gliwice bardzo silnie bronią i biegają do kontry. To mi się podoba taki basket, bo oni zdobyli przeciwko Toruniowi 20 kilka punktów z szybkiego ataku, czyli przekładali te przechwyty lub wymuszone straty Torunia, przekładali na bardzo szybko, łatwo zdobywane punkty, szczególnie wymuszali je straty na zawodnikach rozgrywających. Jak zawodnik rozgrywający traci piłkę, no to jest już on, za nim nie ma backupu i praktycznie idzie kontratak 2-0, 3-0, 3-1 i
i są punkty robione i na tym Kielce zbudowało w czwartej kwarcie tą przewagę. No to właśnie te dwie rubryki, to co mówiłeś, tak. Że punkty szybkiego ataku wygrane 24 do 7. Do 7 i punkty ze straty było 19 do 8. 19 do 8, tak jest. I powiedzmy ławka, no ci młodzi gracze, którzy tutaj weszli jako... To tak się przyjęło młodzi gracze. Nie? Tak. Jak ja dzisiaj patrzę, ja grałem jako 17-latek i moje pokolenie, Dominik Tomczyk, Paweł Szcześniak, Krzysztof Sidor, wielu innych mogę wymienić, Andrzej Pluta, Jacek Krzykała, to są gracze, na których młodzi na nich mówili, jak mieliśmy 16-17 lat, wchodziliśmy do zespołów ekstraklasy. A dzisiaj jak ja słyszę, że 21-22 lata to są młodzi, no to tak trochę mi się coś nie zgadza. Bo jestem młody człowiek, ale to nie jest młody sportowiec, tylko to już jest sportowiec, który powiedzmy ma 12 lat już stażu w tej dyscyplinie. No ale powiedzmy, umówmy się, że ci młodzi z Miennicy, czyli tak. Samsonowicz, Wieluński i Kuba, mój syn Konraciuk, no to pozytywnie, nie? No bo oni tam, Wieluński szczególnie fajnie, ale no widać było, że ten brak doświadczenia, oni też sporo strat zrobili. Gdzieś w ataku pozycyjnym i szczególnie przy wyprowadzaniu piłki, które wpłynęły na to. A mówię, Gliwice bardzo, bardzo intensywnie bronią. Oni naciskają mocno już od połowy boiska. Tam nie ma takiej asekuracji, tylko jest nacisk. I to, co jest fajne w tych graczy i właśnie Perkinsa, gdzie no tak, ja to tak patrzę, że tak przyjeżdżają, nie? Czy szczególnie Amerykanie, to oni przyjeżdżają nabić statystyki, powodzić się trochę w obronie, ale najważniejszy jest atak. A oni naprawdę widać na nich zaangażowanie, bardzo mocno bronią i myślę, że to może być, kurczę, jak oni się rozegrają, to może być czarny koń w tym sezonie polskiej lidze koszykówki w Gliwicach. Właśnie, bo w tych ostatnich kilku sezonach to był taki średniak zespół z Gliwic, natomiast w tym sezonie tak, Josh Perkins, Terry Henderson, Martin Crampale i jest Jordan Varnado, który był gwiazdą Ligi Węgierskiej. Czterech zagranicznych graczy i wszyscy, można powiedzieć, ja myślę, że już po tym pierwszym spotkaniu tam wszyscy będą zadowoleni, że to są trafione transfery i to, co właśnie też się rzuciło, że oni już lubią ze sobą grać, tam już złapali bardzo fajną chemię i będą bardzo ciężcy do zatrzymania w czwartek. I tak jak mówiłeś, że dla nich jednak mimo wszystko liczy się dobro zespołu i to było rzeczywiście widać. No, ja mam taką filozofię, gdybym był trenerem, czy to u młodzieży, czy bym szkolił dzieciaków, czy bym prowadził system dorosłej koszykówce, no to jest zespół zespołowy i dla mnie przede liczy się dobro drużyny. Tak? Jeżeli widzę gościa, który idzie 2-1 w kontrze i nie podaje do kolegi lepiej ustawionego, tylko się napala z punkty, nawet zdobędzie te punkty, u mnie to jest ława. Nie? Jeżeli jest zawodnik, który ma chwilę miejsca i nie oddaje rzutu, to jest ława, bo albo chce grać w nowoczesny basket, albo nie. To wszystko dzisiaj się dzieje bardzo szybko. I po to ta cała skomplikowana taktyka, po to te wszystkie scoutingi się robią, żeby wypracować na ułamek sekundy czystą pozycję. I wtedy zawodnik od pozycji 1 do 5 nie ma już dzisiaj, że center pod koszem, damy, upchnie, a my popatrzymy, co on zrobi. Zawodnicy wychodzą na obwód i to się dzieje się to szybko i widać tutaj ten zespół z Gliwic. Faktycznie te transfery trafione, oni... I że to nie tylko obcokrajowcy, prawda? Bo ci Polacy też się tam świetnie wpisują. To jest zupełnie nowa drużyna. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Łukasz Liduszko, który jest weteranem polskich parkietów, zagrał tak naprawdę tylko 99 sekund dokładnie, tak? Więc to też tak jakby pokazuje, że to jest zupełnie nowe rozdanie, że przyszedł też trener inny, bo przyszedł trener z Ligi Węgierskiej, który pochodzi z Niemiec, Matthias Zollner, i też ma zupełnie inne spojrzenie na pewne rzeczy. Przyszedł, spojrzał z boku, dał też młodym pograć, bo jest i Daniel Gołębiowski, który powiedzmy, że jest jeszcze tym młodym graczem, młodym prospektem tutaj na naszych polskich parkietach. Jest świetny walczak również Kacper Radwański. Dokładnie. Szymon Szymański też się pokazał z dobrej strony, także widać, że to wszystko tam ma ręce i nogi. Gdzie ty widzisz mniej więcej przewagi, gdzie można ugryźć ten zespół GTK Gliwice tutaj w tym najbliższym spotkaniu? No tak, analizując grę i w ataku, i w obronie zespołu Gliwic, to ja bym, gdybym był trenerem Gronkiem, to bym spróbował obrony strefowej, czyli próbowałbym
większej rotacji na pozycji jedynko dwójki, żeby zmęczyć Perkinsa rozgrywaniem, przeprowadzaniem piłki. To jest istotne. No na pewno to zmęczenie, nawet jeżeli on sobie poradzi, ale jednak takie przeprowadzenie piłeczki sobie tam, gdy obrońca czeka z radarem na ósmym metrze, a ujechanie z piłką, przeprowadzenie jej, to już zabiera trochę sekund i zabiera zdrowie zawodnikowi. To bym na to zwrócił uwagę, bo to jest, to już widać, że Perkins jest mózgiem zespołu. Tak. On jak i większość zespołów, gdy mają takiego naprawdę solidnego rozgrywającego, jak gra rozgrywający i co się zabierze jedynce, to zabierzemy całemu zespołowi. Zobacz tref ze Stelmetem. Nie wiedzieli, że młody Kolenda jest w gazie. Tak. Skoczył mu do gardła Pitbull. Tak, Marcel Ponitka, dokładnie. I było po treflu, nie? Tak. Który i tak sobie nieźle radził, ale no jednak młodemu zabrał tę talentę, bo wykorzystał przewagę fizyczną. I tego młodego Łukasza tam mocno go tam sprowadził na ziemię, nie? Bo jednak ta przewaga fizyczności tutaj miała wpływ, także i widziałbym tą przewagę, ja bym mu troszeczkę miejsca zostawił, bym go ujeżdżał na rozgrywaniu, a potem bym spróbował strefy albo bym spróbował troszeczkę od niego odejść, bo on świetnie mija. Ma dobry pierwszy krok, ma decyzyjność, on czyta świetnie grę, wie w którym momencie minąć. Natomiast jeżeli obrońca troszeczkę sobie miejsce zostawi i zaryzykuje, niech spróbuje, 2-3 razy niech podda rzut. Nie? Bo to, co jest jeszcze bardzo istotne, nie? I trener Gronek tu będzie zwracał uwagę i na pewno widzi w statystykach. Tak? Perkins 29 minut, 15 punktów, 5 asyst, rzutów za 3 oddanych 0. 0 tak. na 0. A z gry tylko raz się pomylił. A z gry się pomylił, czyli on bazuje na grze pod kosz, na wjazdach pod kosz, nawet nie tyle na pół dystansie, ale w ogóle tutaj widać było, że on nawet nie próbował tej trójki. Także albo to jest typ gracza, który tak gra, albo się nie czuje pewnie na dystansie 7 metrów. Ja bym zabrał mu tę możliwość, bym zacieśniał mocno strefę podkoszową tam, gdzie on się pcha i zdobywa te przewagi. Tylko bym mu zostawił troszeczkę miejsca do rzutu. Nie? Trafiłby 2-3 rzuty, coś bym wtedy zmieniał. Nie? Natomiast ja bym zaryzykował. Nie? Jasne. A jak sobie poradzić jeszcze z tą strefą i z ich strefą podkoszową? Bo mając po stronie Torunia takich graczy jak Aaron Cel czy Damian Kulik, jednak te punkty z pomalowanego są na dużo kogoś tutaj z zespołu Gliwicu. To jest aż 46 do 32. Mhm. 14 przewagi. No to tak. mają przewagi, bo ten Bernadą, tak. Jest Krampel, tak. Który tam sobie jest świetnym takim graczem, taką nowoczesną czwórką, bo i wychodzi na obwód i no to tak nasz Damian Kulik, nie? To jest taka nowoczesna czwórka piątka, który też zagrożenie jest też z dystansu. Co do tego spomalowanego, to ja bym tutaj nie wymyślał prochu ani koła. Nie? Są określone zasady gry w koszykówkę i w obronie i za założeniem tego, o którym wspomniałem na temat bronienia rozgrywającego zespołu gliwickiego, to bym nie zmieniał żadnych zasad. W każdym meczu scoutingiem, ok, ważne, żebyśmy zobaczyli, co gra w ataku przeciwnik, ale ja bym się na tym nie skupiał. Skupiamy się na swojej drużynie. Co mamy grać w ataku? Przede wszystkim, co mamy grać w obronie? Mamy określone zasady gry w obronie, gdzie kierunkujemy zawodników, jak rotujemy, gdzie kto pomaga, w którym momencie, gdzie, z którym zespołem, czy bardziej zacieśniamy pomalowane, czy bardziej pomalowane odsuwamy, bo strzelby ładują z daleka. I tutaj po prostu jest jasne zasady wypracowane w ciężkiej pracy na treningach. Jasne prace w obronie i to jest. I to jest klucz do tego, bo jeżeli drużyna wie, co ma grozić w obronie, idzie obrona jak po sznurku, według zasad, gdzie jak się piłka porusza i jak my się przesuwamy, no to przeciwko każdemu zespołowi możemy zniwelować tą liczbę punktów, czy spomalowanego, czy z daleka, natomiast na nie unikniemy. Zawsze, nigdy nie będzie w koszykówce 0-0. Jasne, zamykając ten temat, ten pierwszy mecz już się odbył, mam nadzieję, że taki jeden mecz sezonu, który zawsze jest taki wypadek przy pracy, gdzie po prostu nic nie idzie, to mamy już za sobą i trzymamy kciuki jutro o godzinie 19.30. Transmisja będzie na platformie emocje.tv. Tarku, tak szybko jeszcze przez tą kolejkę sobie przejdziemy. Tref Stelmet, tutaj niespodzianki nie było. Zwróciłeś uwagę właśnie na ten pojedynek Łukasza Kolendy i Marcela Ponitki, który był ozdobą tego spotkania. King Dobrowa 73-67.
Tutaj też główną rolę rozegrał Kuba Szenk, który wyszarpał to spotkanie w końcowych minutach. Legia Radom tutaj myślę, że niespodzianki nie było. 79-57 odbyło się wszystko zgodnie z planem. No i ten hit kolejki, czyli Anwil Włocławek kontra Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 90-71. Spodziewaliśmy się chyba takiego spotkania jakiegoś bardziej zaciętego, ale Anwil to już był zupełnie inna drużyna, którą widzieliśmy w Superpucharze Polski i na turnieju w Kasztelanie Cup. Zaczęli z wysokiego C, już w pierwszej kwarcie zresztą to obydwa zespoły rzuciły tych punktów 59 bodajże. Anwil już miał 34 punkty po tej pierwszej kwarcie. Wydawało się, że Stalówka będzie chciała przerzucić Anwil, no ale tu się nie udało. Anwil zwycięski i tutaj myślę, że Dejan Michewc mógł już troszeczkę odetchnąć, bo pokazali naprawdę bardzo dobry basket. No i gratulacje dla Anwilu, bo faktycznie to tam dwa zespoły, które są jako pretendenci do walki o medale, są tutaj przez kibiców i przez ludzi, którzy zajmują się też wewnątrz sztuką. No Anwil rozstrzelał, można powiedzieć, Stal Ostrów. To była taka typowa gra NBA, czyli run and gun, 26 rzutów oddanych za 3 punkty, 13 celek. To co znakomity procent. Nie? To jest to, czym najlepsze na świecie zespoły wygrywają dzisiaj. No faktycznie tymi rzutami za 3 punkty oddając ich mnóstwo, grając szybką koszykówkę, akcje trwają 8-10 sekund. Wszystko jest fajnie, gdy siedzi, nie? Tak. Wtedy mamy cztery dychy rzucone w kwarcie, wtedy kibic szaleje, wtedy jest świetnie. I są takie mecze, i to było jakby to była totalna odwrotność meczu, nie? Zobacz, ze Stelmetem. Dokładnie, Raptem minął tydzień czasu, gdzie zupełnie nie mogli się spotkać z Obręczą, nie? Oni tam mieli za 3 punkty procent, nie wiem, około 10, to było tam mocniejsze tanie wino. I nagle co się dzieje, nie? Jest dzień, trochę świeżości może złapali. Myślę, że przez ten tydzień troszeczkę im trener Michewc tam skrócił trening z 3,5 do 2 godzin i chłopaki się poczuli jakby na plaży byli, nie? Bo znany jest z tego, że tam mocno pracują. Nie tylko ten atak, Siedziało. Natomiast klub, to do czego zmierzam, nie utrzymają tego. Nie? Takiego poziomu nie da się utrzymać, żeby w każdym meczu tak szło, żeby trójka się działa i należy szukać rozwiązań, gdy nie siedzi, co się dzieje. Natomiast tutaj no, się działo, żarło i mamy kolejny przykład, o czym już wspomnieliśmy przy okazji naszych drużyn, czyli naszych Astorii i Twardych Pierników z Torunia. Stal miała więcej asyst od Anwilu, szok, nie? 18-15. No Anwil nie musiał asystować, no bo gościu jak szedł, brał piłę, ładował z dystansu i trafiał, no to jest bez asysty, nie? Jasne. Chyba, że gdzieś tam jest odrzutka, bo dzisiaj mamy asystę jako odrzutkę do kolegi na czystą pozycję, on trafia za 3, to też liczymy jako asysta. Natomiast 20 punktów różnicy nie odpada, statystyka, zwycięski zespół ma mniejszą ilość asyst, ma większą ilość strat, bo Anwil zrobił 17, a Stal zrobiła 14. Ale to, co jest kluczowe, procent za 3 punkty, czyli faktycznie Anwil był bardzo skuteczny i po stratach Stali, po wymuszonych stratach lub po przechwytach, Anwil robi z szybkiego ataku 23-8. Easy points, 23, czyli przechwyt, 3 sekundy, punkciki zdobyte, a ile się musisz w ataku pozycyjnym naorać przez 20 sekund, żeby punkty zdobyć? Mamy 23-8, to jest różnica 15 punktów, 13 trójek na 26 do 10 trójek na 34, nie? Czyli Stal, tak jak powiedziałeś, nie? Próbowała przerzucić. Próbowali, tak, dokładnie. Nie no i to się złożyło na ten. Ale tam jest pres, tam trener Michewc tam będzie pod presem. To nie jest takie środowisko jak Torun, gdzie on miał komfort pracy, a tam jak jest zwycięstwa, to idzie fala, to jest hura, optymizm, to jest super, nie? I w zespole. W zespole też jest w szatni, jest fajnie, jak wygrywamy, natomiast no... Ale myślę też, nie mniejszą presję ma również i trener Majewski z Ostrowa, prawda? Bo to też na pewno ciśnienie duże. Myślę, że tam ten zestaw, który gra trzyma, to robi naprawdę duże wrażenie. Będzie ciśnienie i to jest naprawdę od bardzo wiele zależy od trenera i kogo mamy w szatni, nie? Pod kątem charakterologicznym dobieranie zawodników, bo
przegrasz, jak jest super bajka, jak jest wygrywamy, jesteśmy kumplami, klepiemy się, jest świetnie. Natomiast 2-3 mecze wteczkę, robi się nerwowość, jest jakaś czarna owca w drużynie, która zaczyna tam gadać jeden na drugiego, opieprzać, a ja nie winny, ten winny, no trenera zaczynają gadać i wszystko się rozsypuje wtedy, nie? To jest mnóstwo składowych do tego, żeby zespół funkcjonował prawidłowo. Trenerzy, zawodnicy, to jest zespół i on musi być zespołem wygrywającym, musi być zespołem przegrywającym. Jasne. Tu pierwszą kolejkę już mamy za sobą, teraz przyjdzie czas na kolejne starcia. My gramy w Gliwicach. Jeszcze taki jeden mecz, który chciałbym zwrócić uwagę, to właśnie Twarde Pieniki, czyli Polski Cukier Toruń, będzie grał w Szczecinie z Kingiem. I to też nas będzie bardzo interesować, bo w trzeciej kolejce u siebie 13 września dokładnie zagramy z tą drużyną tutaj Fali Arena w Bydgoszczy. Darku, na sam koniec, jakie Kuba ma oczekiwania w tym sezonie? Co słychać w Toruniu tak pokrótce? No Kuba wróci po 5 latach, więc z tego miejsca chciałem serdecznie pozdrowić i trenera Macieja Kulczyka, który Kubę, można powiedzieć, ukształtował jako koszykarza i też wychował go jako fajnego faceta. Panu prezesowi Bartłomiejowi za warunki, które Kubie stworzył tutaj w Bydgoszczy, bo niczego mu to nie brakowało. Natomiast pewien etap się zakończył. Super, że zakończył się sukcesem. Tak. Kuba jest w gronie zawodników, którzy na tych złotych kartach mają CV, tak, dokładnie, będzie już zawsze. Ekstraklasy, dlatego ta koszulka jest drugi raz ubrana, bo pierwszy raz ją miałem na trzecim decydującym meczu ze Śląskiem i założyłem ją dzisiaj, żeby oddać szacunek i dla Astorii Bydgoszcz i dla tych dwóch osób przede wszystkim, dla Macieja Kulczyka i dla pana prezesa Bartłomieja Dzydzeja. Kuba jest na drugim roku psychologii na UMK, studiuje, grał w drugiej lidze dosyć dużo, no, był podstawowym zawodnikiem w AZS-ie UMK w drugiej lidze. Przy okazji umowy szkoleniowej pomiędzy Twardymi Piernikami a drugoligowym AZS-em zrobiła się w zeszłym sezonie taka sytuacja, że kontuzje się posypały w Twardych i Kuba po prostu wskoczył do składu, zagrał w kilku meczach, pokazał się i w Ekstraklasie i nawet w Pucharze w Champions League. I w tym roku podpisał kontrakt roczny w Twardych Piernikach. Jest też ta opcja umowy szkoleniowej, bo Kuba ma 21 lat, czyli do 24 może grać w jednym i w drugim. Ale tak przegadaliśmy dużo, że po prostu nie można stać się okrakiem. Albo idziesz w sport, nie? Albo gdzieś tam się bawisz ten basket. I daję sobie ten rok, że chcę postawić bardzo mocno na koszykówkę. Akurat zbrodniczy koronawirus pomógł w tej sytuacji, bo miał cały poprzedni semestr i przyszły teraz semestr w drugim roku będzie miał zdanie. Okay. Ma poza tym karierę dwutorową dla sportowców. Jest bardzo fajny program na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Indywidualny tok studiów. Ale będzie mógł uczestniczyć we wszystkich treningach. Nie? I porannych, i popołudniowych. I mówię, no Kuba, tyle co masz warunki stworzone w tym roku, no to kiedy jak nie teraz? Albo idziesz w to i na 100% w basket i tyle co ci Pan Bóg dał i zdrowia i umiejętności. Jak przewalczysz, to będziesz grał w koszykówkę. Jak nie, to należy to już w tym wieku, tak jest moje zdanie, zweryfikować. I jeżeli nie, to jest jeszcze inne życie poza sportem, czego też wielu sportowców jest przykładem, że moje życie też szybko się, moja kariera koszykówki skończyła się gdzieś trudno, było bardzo trudno się odnaleźć, ale pewnie można się odnaleźć. No to wtedy studia w kierunku psychologii sportu i tej, już można powiedzieć, no, półamatorskiej zabawy w drugiej lidze, nie? Bo żeby stać okrakiem, tak uważam, że gdzieś tam, takie jest moje zdanie. Nie? Jasne. Dla mnie było szkoda czasu, zdrowia i życia, żebym miał gdzieś sobie tam pobawić się w sport i wciągnąć kilka srok za ogon. A tu praca, a tu studia, a tu sport. Albo idziesz w sport zawodowy i idziesz na maksa w to, albo nie ma sensu, bo nie ma sensu takie półamatorskie, bo mam 30 parę lat, kończy się, nie zarobiłem kasy, nie mam żadnego doświadczenia zawodowego i nie zarobiłem nawet na mieszkanie. Nie?
a trzeba zacząć od nowa życie jako człowiek, sportowiec emerytowany dziadek, ale jasne, jako facet 35-letni młody człowiek, przed którym jest jeszcze 30 lat pracy, nie? Także tak to w przypadku Kuby. Wrócił za swój pokój do domu. Mhm. Nauczył się sprzątanie, to powiedzmy, okay, ale świetnie. Miał tutaj dużą szkołę życia, bo było 14 roku życia. Tak, tak, także... 14 w Bursie, potem z Pawłem Szpicą mieszkali razem, obaj lubili pichcić tam kulinarnie, także świetnie gotuje, jest świetnym synem, super bratem dla naszej córy. No i mogę powiedzieć, że no, jesteśmy z niego bardzo dumni i z tej decyzji, którą on podjął w wieku 14 lat, my go wspieraliśmy. Mówię, synu, czy chcesz, jak chcesz, to tak, jak nie chcesz, to nie. Ale którą podjął, myślę, że my nie żałujemy z tego, ja i moja żona. Świetnie. I myślę, że Kuba też nie żałuje tych 5 lat w Astarii Bydgoszcz. My mamy z Kubą tutaj tylko i wyłącznie dobre wspomnienia i ten właśnie ostatni akcent był fantastyczny. Trzymamy kciuki oczywiście za Kubę. Też chcemy, żeby to był właśnie ten jego sezon, zresztą o tym mówiliśmy tutaj z Dawidem Siemienieckim w pierwszym programie, także trzymamy kciuki. Będzie już okazja za niedługo się spotkać, bo zbliżają się derby, które odbędą się dokładnie za miesiąc, czyli 1 października, dzisiaj jest 1 września. Aha, no. Tak, a 1 października widzimy się na pewno w Toruniu. W Toruniu. Tak, widzimy się w Toruniu. No nie wiem, czy w tej koszulce mam bandankę twardych pierników, tak, to można w jakiś sposób połączyć. No ale jednak bliżej, pomimo wszystko bliżej. Jasne. I chciałbym, żeby był fajny mecz, rywalizacja i po prostu sercem będę przy Toruniu i przy Kubie. Natomiast oczywiście jak zawsze uważam, że wygra zespół, który tego dnia będzie lepszy. Dokładnie tak. Darku, bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Myślę, że jeszcze będzie okazja się nieraz pewnie spotkać. Widzimy się na pewno w Toruniu 1 października. Jestem do dyspozycji. Dokładnie. Kiedy będę miał czas. Dziękujemy Państwu również serdecznie. Moim Państwa gościem był dzisiaj były koszykarz Dariusz Kondraczyk. Dziękuję. Tomasz Terlecki, dziękujemy i do zobaczenia.